Dzisiaj w nocy na YouTube'a wjechał pierwszy trailer GTA 6 i ludzie obecnie mówią tak naprawdę tylko o tym. Jest to gigantyczne wydarzenie, ponieważ po 10 latach od premiery poprzedniej odsłony wreszcie mamy zapowiedź kolejnej i to jeszcze taką, że po prostu musimy ją sobie przegadać. A ponadto wokół dropu trailera wydarzyło się kilka ciekawych sytuacji. O wszystkim opowiem wam w dzisiejszym filmie. Siema, tutaj Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Na początek, wiem, spadł mi obraz, ale zawieszę go później, bo trailer GTA 6 jest ważniejszy, najpierw musimy go omówić. Tak więc tym zajmiemy się dzisiaj, nim zacznie, wpadnijcie czy na mojego Instagrama. Linka do niego macie w opisie tego filmu na dole, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zajmijmy się tym, czym zająć się trzeba. So, trailer GTA 6 na YouTubie wylądował w nocy około 1:00. Generalnie miał pojawić się o godzinie 15, 5 grudnia. Ale jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, został zlikowany wcześniej. Zatem Rockstar niestety bądź stety musiało puścić trailer wcześniej, czym prędzej, zanim wszyscy zobaczą leaka. I tak oto pojawił się trailer GTA 6, czyli czegoś, co w sumie chodziło po ustach wszystkich przez ostatni rok w takiej szczytowej fazie. Bo w sumie mniejsze bądź większe informacje oraz spekulacje odnośnie istnienia, powstawania, premiery GTA 6 krążyły w internecie już zasadniczo od premiery piątki. Więc w sumie ponad 10 lat. Tak czy tak zdaje się, że apogeum tych wszystkich informacji nastąpiło około roku temu, kiedy miejsce miał ten słynny wyciek. Kiedy to do internetu zlikowana została masa materiałów z gry. Dowiedzieliśmy się m.in., że jedną z grywalnych postaci będzie kobieta imieniem Lucia oraz mężczyzna imieniem Jason. I historia będzie bardzo podobna do historii Bonnie i Clyda. Jak nie wiedzieliście, to była to para amerykańskich przestępców z lat 30. XX wieku, którzy początkowo w sumie popełniali tylko drobne wykroczenia, ale później dopuszczali się również morderstw i jeszcze Mata o nich nawijał. To chyba wszystko, co musicie wiedzieć. Według owych leaków podobnym tropem pójść miała fabuła GTA 6 i najnowszy trailer właśnie to potwierdził, przynajmniej w pewnym sensie, ale tak czy tak w większości możemy się już domyślić. Przejdźmy do analizy samego trailera, a co do leaków, to podyskutujemy sobie o nich trochę później. Tak więc trailer wylądował o 1:00 w nocy na YouTubie i już z samego rana około godziny 7:00 miał 40 milionów wyświetleń, dokładniej w 6 godzin, jednocześnie stając się drugim najpopularniejszym filmem na kanale Rockstara, tylko YouTube jeszcze się nie odświeżył, przynajmniej do tego momentu, ponieważ w tak krótki czas trailer 6 przebił wyświetleniowo chociażby gameplay trailer do GTA 5, czy wszystkie trailery do Red Dead 2 oraz no po prostu wszystkie inne filmy na kanale Rockstara. A o tym, że znalazł się pierwszy na karcie na czasie, chyba nie muszę nikomu mówić. Jak zresztą można było się w ogóle spodziewać, on zrobił chore liczby już w pierwszą godzinę, bo po 80 minutach licznik na YouTubie zatrzymał się na ponad 700 tysiącach wyświetleń, aczkolwiek lajków miał już w tym momencie ponad 3,5 miliona. Na ten moment, czyli o godzinie 14, bo kurde, dopiero skończyłem lekcję, ma nawalone ponad 63 miliony wyświetleń i to cały czas rośnie. Strzelam, że po prostu licznik wyświetleń się zatrzymał, ponieważ tak ostatnio dzieje się coraz częściej i uważam, że spokojnie trailer może mieć już ponad 100 milionów wyświetleń albo bardzo szybko może tego dobijać. No cóż, ale to tyle w tej kwestii, przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do analizy tego 1,5-minutowego trailera, który pokazał nam naprawdę całkiem sporo. Co, wszystko zaczyna się od tego pięknego rzutu kamery na panoramę. No, to nie jest miasto, to jest coś obok miasta najpewniej. I pierwsze co, kurde, jak ta gra pięknie wygląda. W sensie oczywiście to jest tylko trailer i być może było to renderowane akurat dla trailera, ale wygląda świetnie. Tak więc następnie poznajmy samą Lucię, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, jedną z prawdopodobnie dwójki protagonistów GTA 6, która właśnie odsiaduje w więzieniu. Następnie widzimy już właściwą panoramę miasta i tak to wygląda prześlicznie. I jak przystało na ostatnie, no już włącznie z tą dwie części GTA, wszystko zaczyna się od plaży. A następnie widzimy przebitki na jeszcze inną lokację. Ponadto mamy tutaj pojazd, którego nie było w poprzednich częściach GTA, za wyjątkiem San Andreas. Być może to coś znaczy, no póki co nie ma co wyciągać pochopnych wniosków. W której to chociażby znajdują się flamingi. Ja generalnie wiem, jak to brzmi. Aczkolwiek całkiem się podjarałem, ponieważ co do 6 gdzieś tam było wcześniej likowane i zapowiadane, że pojawią się w 6 jakieś zwierzęta inne. W 5 było dość podobnie, w Red Deadzie 2 też, ale tutaj jak widzimy będzie z tym raczej o wiele ciekawiej. Skoro mowa już o zwierzątkach, to następnie mamy kolejną przebitkę na plażę, gdzie jest po prostu tłum ludzi, więc wreszcie te miasta będą chyba jakoś bardziej żyć. Będą bardziej zaludnione, wiecie, technologia poszła do przodu, plus jest tutaj nawet mały piesek. To jest giga słodkie, oczywiście giga fajne. Ponadto skoro mowa już o tej plaży, to
Spójrzcie na przykład na to, jak bardzo piątka pusta była w porównaniu do szóstki. I oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ piątka powstawała jeszcze na PS3 i Xboxa 360, czyli ta technologia była o wiele, wiele bardziej ograniczona, więc ogólnie były to miejsca dosyć puste przy plaży i tak dalej. Tutaj jest kompletnie inaczej. Wszystko jest zawalone NPC-tami. Następnie mamy kilka przebitek na samo miasto, bądź miasta. W każdym razie widoki w tych miejscówkach są piękne i zdaje się, że pokazanie co niektórych miejscówek może nam trochę zasugerować co do tego, co zobaczymy w samej fabule. Szczególnie chodzi mi tutaj o to ujęcie, ponieważ wcześniej były pewne leaki, że przynajmniej część GTA 6 będzie dziać się na Kubie. A to właśnie tak ziepko kubańsko wygląda. Chwilę później otrzymujemy również wymowne potwierdzenie, że szóstka rozgrywać się będzie w Vice City. No naprawdę, nikt się tego nie spodziewał. Następnie również przez chwilę mamy przebitki na social media, albo przynajmniej na rzeczy, które są na nich postowane. W związku z czym jestem pewien, że w szóstce otrzymamy właśnie całkiem rozbudowany dostęp do tych social mediów, typu postowanie rzeczy i tak dalej. Coś mi się wydaje, że Rockstar jest w stanie to zrobić. Ciekawe, czy będzie można w szóstce stać się jakimś influencerem, celebrytą, streamerem, youtuberem? No, sam zdecydowanie zostałbym tam samym sobą, byłby gościu Mondarex w GTA 6. Musimy to zrobić, jak gra wyjdzie. Znajdzie ciekawsze rzeczy, mam tutaj chociażby wyłanianie aligatora z basenu, czy następnie aligatora wchodzącego do sklepu, jakiś napad widziany z pierwszej osoby, który ma miejsce dokładnie 4 sierpnia. No roku nie znamy, znamy godzinę przed 24, ale to w sumie za wiele nam nie mówi. Następnie widzimy kilka ciekawych, całkiem dziwnych, specyficznych postaci, które zamieszkują okolice. Jest grubo. Chociażby gościa w samych majtkach, który ucieka przed policjantem na stacji benzynowej, albo dziadka w stringach podlewającego krzaki. W życiu nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem na filmie. Mamy też tu Woodstock. Kinda. Na tym nagraniu ponadto mamy Watermark, Freebilly Mad Club, który w sumie do niczego ciekawego nas nie prowadzi, ale w GTA 6 będzie prowadzić najpewniej. Następnie mamy także streamka z jakąś miłą starszą panią, która dzierży dwa młotki i najpewniej ciężko będzie z nią pogadać o czymkolwiek. Widzimy także przebitki z jakiejś walki oraz pierwszy raz widzimy Jasona, który właśnie z Lucją najpewniej ucieka z jakiegoś miejsca przed policją. Wygląda też na to, że Lucia jest w Bloodsach, bo ma czerwoną bandanę. No, ewentualnie w gangu 2115. Następnie widzimy przebitkę z wiadomości z Wesel News. Później widzimy jeszcze jednego delikwenta, tym razem, który odwalił coś innego, który na pewno jest całkiem ciekawie wytatuowany. Na czole ma napisane bezlitosny i swoją drogą poniekąd, jakby nie patrzeć, to ziomek wygląda zaskakująco podobnie do Jokera w wersji Jareda Leto. Ja wiem, że to może być przypadek, ludzie już poniekąd zaczęli o tym trochę pisać w internecie. Nawet ten tatuaż na czole i reszta tatuaży, pofarbowane włosy, no coś w tym jest. Chociaż na 40% może być to przypadek. Następnie z kolei ponownie mamy wiadomości informujące o bandytach na motorach terroryzujących Vice City. Następnie widzimy chociażby napad na sklep, który wcześniej także znalazł się w leakach gry. Kilka innych scen z bohaterami, którzy mówią, że sobie ufają. A następnie widzimy logo gry. Rzymska szóstka z palmami w tle. Wszystko w kolorach starego, dobrego Vice City. Oraz niestety widzimy również, że gra wyjdzie dopiero w 2025. Sam do końca wierzyłem, że wyjdzie w 2024. Niestety całkiem mocno się przeliczyłem. No i w sumie póki co to byłoby na tyle co do GTA 6. Jakieś myśli po obejrzeniu trailera? Przede wszystkim grafika wygląda świetnie i myślę, że siłą rzeczy ta gra będzie ostatecznie wyglądać w ten sposób, ponieważ przykładowo w trailerach chociażby Red Dead 2 albo GTA 5 ta grafika za bardzo nie odbiegała, zasadniczo w ogóle, w tym mocno nieszczęsnym Definitive Edition tak samo. Więc jestem tak na 90% pewny, że gra będzie ostatecznie tak wyglądać, w końcu to Rockstar. Kolory, twarze postaci, woda, to jest niesamowite po prostu. Oświetlenie również jest naprawdę niesamowite. Zauważcie również, że w wodzie są normalnie zwierzęta, delfiny chociażby. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, to wcześniej w grach ich nie było. No i w sumie póki co myślę, że to byłoby na tyle propos szóstki. Rockstar dotrzymał słowa, bo już chyba w listopadzie pisali, że w grudniu pojawi się pierwszy trailer szóstki i faktycznie jest, co jest świetne. Teraz pozostaną tylko czekać na dalszy rozwój sytuacji, na kolejne rzeczy, które będziemy dostawać na przestrzeni do tych maksymalnie 2 lat. Patrząc na to, że trailer GTA 5 pojawił się w listopadzie 2011 roku, a gra wyszła we wrześniu 2013 roku, strzelam, że szóstki możemy spodziewać się na przełomie
lata i jesieni 2025. Myślę, że to będzie albo sierpień, albo wrzesień. Bądźmy dobrej myśli i wiecie co, nawet kij w to, że ta gra wychodzi tak późno. Przecież nie chcemy na przykład powtórki z Cyberpunka, który teraz faktycznie zgrywalny jest super, aczkolwiek na premierę no była ta gra trochę za duża i... co za tym idzie, niedopracowana. Teraz poczekajmy faktycznie trochę dłużej, żeby na premierę gra nie potrzebowała miliarda patchy chociażby i żeby od początku była grywalna. Tego życzę sobie, tego życzę wam. Póki co, propos GTA 6 to było na tyle. Swoją drogą, wypadła pewna całkiem ciekawa sytuacja, ponieważ kilka dni temu Rockstar na Instagramie, na Twitterze, czy tam na Xie i tak dalej podzieliło się grafiką która zapowiadała zapowiedź GTA 6. Doszło do pewnej ciekawej sytuacji, ponieważ inne studia produkujące gry zaczęły podpieprzać tę grafikę, albo przynajmniej sam art style na nią, tworząc swoje bardzo podobne. Chociaż mamy tutaj takie zrzynki jak grafika promująca nowy trailer Halo Infinite 4 grudnia, jakieś wydarzenie w kodzie Warzone w środę 6 grudnia, czy nawet jest coś z Fall Guysów. I rzeczywiście jakiś tam trailer do Halo Infinite wyszedł, wczoraj zebrał 160 tysięcy wyświetleń. Więc widzicie, że hype jest nieporównywalny, ale w końcu to Halo. Nie ubliżając Halo przy okazji. Tak jest, GTA 6 w końcu nadchodzi, w końcu oficjalnie nie musimy już ani szukać leaków, ani samemu się głowić, czy wyjdzie, czy nie, albo kłócić się, co w nim będzie, a co nie. Czekajmy do 2025 roku, na pewno jest na to czekać. Natomiast wy nie musicie czekać na mojego Instagramka, do którego linka znajdziecie w opisie.